12 maja już po raz piąty biegacze zmierzyli się z maratońskim dystansem na Śląsku. W tym roku Silesia Maraton wystartował spod katowickiego Spodka. Zawodnicy przebiegli ulicami Katowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa, by dotrzeć do mety w Parku Śląskim. W biegu uczestniczyło 920 biegaczy z 16 krajów. Kolejnych 748 osób stanęło na starcie półmaratonu. Zaproszeni goście, otwierał imprezę pan premier. Miła niespodzianka, bo przyjechał w koszulce z pierwszego maratonu, którą otwierał 5 lat temu nasz bieg. Mnie bardzo cieszy, że on ją trzymał do dnia dzisiejszego, także naprawdę była to duża dla mnie niespodzianka i pamiątka. To się zaczęło tak niewinnie. Pamiętam start pierwszego maratonu, pamiętam, że miałem koszulkę i biegłem. Oczywiście nie jakiś dłuższy dystans, ale kilkaset metrów czy koło kilometra i wiem, jaki to jest wysiłek. Cieszę się, że mogę pogratulować wszystkim, którzy kolejny raz organizują tak wspaniały maraton na Śląsku. Pierwsze miejsce w klasyfikacji zajął Jakub Glajcar z Wisły. Zawodnik pokonał maratoński dystans w czasie 2 godziny 35 minut 35 sekund. Jakub Glajcar, Wisła. Przygotowywałem się trochę do tego biegu. Pogoda niestety nie spisała, ale fajnie, bo dużo ludzi wystartowało. No i pytanie, jak się biegło, jak trasa? Trasa bardzo ciężka, bo było dużo podbiegów, zbiegów. Na tych podbiegach trzeba było naprawdę mocno pracować, natomiast na początku dystansu wyrobiłem sobie taką przewagę, że końcówkę mogłem już swobodnie zdążać tutaj do mety. Drugie miejsce w Silesia Maratonie zajął Michał Cenkier z Jarocina z czasem 2 godziny 36 minut 52 sekundy. Trzeci był Daniel Woch z Częstochowy. Wśród pań triumfowała Ewa Kalarus z Myszkowa, która trasę wiodącą z Katowic przez Siemianowice do Chorzowa pokonała w czasie 2 godziny 57 minut 24 sekundy. Z początku prowadziłam, ale nie miałam informacji na temat tego, czy przeciwniczki są blisko, czy daleko, tylko po prostu walczyłam sama ze sobą, żeby była meta 3 godziny. Półmaraton wygrał Łukasz Grajcer z Konopisk. Wśród pań zwyciężyła Dominika Horodecka z Katowic. Pierwszy raz w historii biegu uczestnicy zawodów mogli wygrać samochód. Wylosowany został szczęśliwiec, który dostał samochód mini. Mikrofonu chyba nie potrzebuję. Drodzy Państwo, co mam powiedzieć? Jestem w szoku. To jest mój pierwszy maraton. Do tej pory biegałem półmaratony i miałem straszną ochotę na ten samochód. I powiem Państwu, że jestem dzisiaj chyba jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie. Po ceremonii takie to są już niestety obowiązki zwycięzców.